Rozkład tygodniowy z kart Tarota na następny tydzień od poniedziałku do niedzieli. Witam serdecznie wszyscy kochani subskrybenci i nowi słuchacze oraz wszystkich witam na moim kanale. Dziękuję Wam za obecność, cieszę się, że jesteście. Pamiętajcie, jeśli jesteście nowi, zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry mój kanał, by zostać z nami i by dostawać ciągłe powiadomienia o codziennych wróżbach od YouTube kanału. Proszę Was również, bądźcie aktywni tutaj na moim kanale, tak jak ja jestem aktywna, codziennie wydaję nowe filmiki. Proszę Was o komentarze, lajki, oczywiście z kciuczkiem w górę, subskrypcje. Oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne i napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie wróżbę indywidualną, osobistą. Wtedy powróżę Wam, napiszę Wam oczywiście, kiedy jest wolny termin. Zapraszam serdecznie. A teraz wyciągamy 7 kart Tarota na następne 7 dni. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Ok, w tle tego tygodnia już w kartach, kochani, mamy olala diabła. Uwaga, w tym tygodniu może być jakaś manipulacja, perwersyjny seks, nałogi, kryminalne jakieś sprawy. Uważajcie, żeby się w to nie wciągnąć. No przede wszystkim tej manipulacja między kochankami albo partnerami. Także uwaga na wszelakie jakieś tutaj emocjonalne, seksualne manipulacje. Na osoby toksyczne, tak, które szkodzą Wam tak naprawdę, czego może nie dostrzegacie od razu, więc jest przestroga, tak? I proszę nie wkręcać się w jakieś, nie wiem, ciemne, czarne interesy, nielegalne sprawy. Uwaga po prostu, no jakieś zło tutaj będzie w powietrzu, tak? Czy jakaś manipulacja, tak jak mówię, perwersyjny seks, bo to jest też nadmierna seksualność, więc uwaga. W poniedziałek spokój, harmonia, cierpliwość, spokojny dzień, pełen balansu, równowagi. Też miejcie cierpliwość dla Waszych spraw, dla rozwiązania spraw. We wtorek król kielichów. Wow, jakaś romantyczna osoba, nie wiem, będzie chciała się może z Wami spotkać lub coś napisze lub poznacie jakiegoś romantyka, jakąś bardzo, bardzo romantyczną osobę, która powie Wam o swoich uczuciach, emocjach, będzie romantyczna, pomocna Wam, opiekuńcza, będzie no, pełna miłości, sympatyczna, pełna zaufania, będzie pełna zrozumienia, otwarta, delikatna, empatyczna, tak? Także ktoś taki tutaj może się pojawić, no jakiś romans, jakaś randka, być może romantycznie będzie tutaj we wtorek. W środę, no uwaga, by tutaj we wtorek, jeśli będziecie mieli tą randkę, żeby nie zajść w ciąży, bo w dosłownym tego słowa znaczeniu w środę pokazuje się nam cesarzowa kobieta w ciąży. Jeśli oczywiście nie myślicie o ciąży, o dziecku, ale jest taka przestroga, tak, by się zabezpieczyć być może, to tutaj jesteście piękną, atrakcyjną kobietą, która jest podziwiana przez otoczenie, przez mężczyzn, być może przez adorowana przez tego króla kielichów. Uważajcie, kochani, tutaj, tak jak mówię, by nie wpaść w ciążę, no chyba, że chcecie, oczywiście to będzie środa bardzo korzystna, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że możecie też w środę pójść do fryzjera, do kosmetyczki, nie wiem, na shopping, zadbać o siebie, o swoją urodę, piękno, nie wiem, wellness zrobić, masaże. Tutaj środa jest dla Waszego piękna, dla Waszej kobiecości, urody bardzo, bardzo pozytywna. W czwartek jakieś blokady. Nie chcecie nic widzieć, nie chcecie nic słyszeć, blokujecie również emocje, tak? Uczucia, emocje, jakieś straszne znowu blokady, jesteście znowu tutaj pełne, nie wiem, czy lęków, czy nie jesteście pewne jakiejś decyzji.
pełne wątpliwości, negatywnych myśli. Uwaga, proszę, by za bardzo tutaj nie siedzieć w głowie i by wszystkiego nie męcząco nie analizować i żeby nie wpaść w takie zwątpienie i w takie bardzo negatywne, destrukcyjne myślenie, tak? Także uwaga. I też uwaga, kochani, na konflikty wszelakie, tak? By nie wpaść w jakieś konflikty. No bo to jest ostro, ostra jakaś taka atmosfera też. W piątek, kochani, albo pójdziecie wino, muzyka, śpiew, albo po prostu brakuje Wam tutaj coś, nie wiem, w emocjach, emocjonalnie, tak? Jest jakiś smutek, jakiś niedosyt emocjonalny, no ale być może też jakieś zaproszenie na ucztę, na imprezę, tak jak mówię, wino, muzyka, śpiew. Czujecie się dobrze tak naprawdę w piątek, ale brakuje Wam czegoś emocjonalnie, tak jak mówię, do pełnego szczęścia, tak? Do tej pełni. No ale już w sobotę, kochani, mamy 10 kielichów, czyli tutaj 9 kielichów przeradza się w sobotę w 10 kielichów. Piękny proces, gdzie 10 kielichów to oczywiście apogeum szczęścia, emocji, miłości, nie wiem, szczęśliwy związek, szczęśliwe małżeństwo, no randka, piękny czas, miłosny, romantyczny. Także tutaj nawet to jest karta, kochani, ślubu, zaręczyn, oficjalnego związku, wyleczenia wszystkich jakichś tutaj Waszych problemów w relacji, w partnerstwie. No jest tutaj też rodzina, tak? Rodzinne szczęście, harmonia, spełnienie marzeń, miłość. Także w sobotę naprawdę apogeum, no wulkan miłości, tak? Jeśli chodzi o, nie wiem, partnerów, mężów, rodzinę, przyjaciół, po prostu radość i spełnienie. No i w niedzielę mamy znowu rycerza kielichów, czyli jakiś romansowy tutaj wielbiciel, który Was adoruje i jest bardzo romantyczny, tak? Chce randki, po prostu też walczy o tą relację, o randkę, o spotkanie. Także bardzo tutaj, kochani, w tym tygodniu romantyczne karty. Od wtorku już zaczyna się tutaj coś romantycznego z królem, tak? Kielichów, który no, uważa, że jesteście przepiękną kobietą, cesarzowa, tak? No i tutaj brakuje mu być może czegoś, ale w sobotę, niedzielę widzę, że tutaj on walczy o miłość, ale uwaga, kochani, na nadmierny jakiś interes seksualności lub na, tak jak mówiłam, manipulację seksem lub emocjami w tym tygodniu, jakiś perwersyjny seks, czy jakieś, nie wiem, no tylko tej więzy, tak? Więzy pomiędzy kochankami seksualne. Uwaga, by się po prostu nie dać zmanipulować i wykorzystać. No diabeł może być też jakąś osobą toksyczną, tak? Tak jak mówiłam. Także uważajcie na wszelkich partnerów toksycznych. Zwróćcie na to uwagę po prostu, no i do usłyszenia. Życzę Wam, by ten następny tydzień był rzeczywiście bardzo romantyczny, kochani. Do usłyszenia i życzę Wam wszystkiego dobrego na następne 7 dni. Zapraszam Was na mój kanał, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, piszcie mi maile na wróżby prywatne. Do usłyszenia już wkrótce.